Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Elite Detailer i dressing do wnętrza, który jest beznadziejny. Dla mnie oczywiście. Oczywiście dla mnie. To jest moja subiektywna opinia. Zacznę od zapachu, który mam mieć dojrzałą malinę. Ma być dojrzałą maliną.
Kurde. Sztuczny. Gdzieś z Landryną on się tam miesza. Tragedia, naprawdę. Dla mnie to jemu bliżej do dressingu do opon, jeżeli chodzi o zapach. Na zewnątrz jej bym go widział. Wewnętrzną w ogóle mi nie siedzi. Zero. Fakt, że jak go położyłem, to praktycznie prawie go nie czułem. Ale no nie, zapach jest beznadziejny. No wcale do mnie nie trafia. Ja tu bardziej tutaj w Landrynę bym uderzał niż w malinę. Kolejna rzecz. Aplikacja. Spoko. Spoko, konsystencja też niczego sobie. Wydajny produkt. Zdecydowanie wydajny. I teraz tak, porównanie z Funky Witchem. Klasyka. No to Funky Witch go miażdży. Wykończeniem. Odpornością na wodę. Co jeszcze? Tak jak było widać, no idzie w połysk. Idzie w połysk, kurczę. Przy Funky Witchu trochę to słabo wyglądało. On udaje gdzieś tam tą satynę, próbuje. Ale kurczę, no niestety. Ale wiadomo, u ciebie na plastiku może być satyna. Ale ja zauważyłem, że Pro Elite, te dressingi do wnętrza podobnie właśnie, tak w tą stronę idą właśnie jak ten. Od Elite Detailer. Więc no tutaj szału też nie ma. Tak naprawdę ten produkt niczym mnie nie kupił. Nie poczułem tego czegoś, że zaaplikowałem, że mi się fajnie pracował. Bo nieraz jest tak, że dressing nie do końca musi przyjemnie siedzieć na panelu, ale zapach, praca nim sprawia to, że lubisz go aplikować. Tu tego w ogóle nie odczułem. Dla mnie produkt może nie istnieć, naprawdę, a ten zapach to już jest masakra. Kurczę, no naprawdę. Im dłużej go wąchasz, tym kurczę gorzej. Ta malina jest tak wstrętna, beznadziejna, naprawdę sztuczna, ohydna. W ogóle zero przyjemności. Oczywiście dla mnie. Dla ciebie walory zapachowe mogą być wręcz odwrotne, czyli może pachnieć fantastycznie. No dobrze, dla mnie produkt nic nie wnosi oprócz tego, że jest na rynku. Jak go nie będę miał, płakał nie będę. Wody nie lubi, zapach mi nie siedzi, a tak naprawdę wykończenie idzie w połysk i do tego jeszcze woda go zbiera, więc no szału nie ma. Szału nie ma, zaczynam się powtarzać. Dobra, myślę, że będę kończył tym niemiłym akcentem dla firmy Elite Detailer. No cóż zrobić, no ten produkt akurat mi nie usiadł. Ja się z tobą żegnam, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!